Cześcik Maciej Raptuśkiewicz, bohater pierwszoplanowy, stryj i opiekun Klary. Sąsiad rejenta, stary kawaler, mieszka w połowie zamku należącej do Klary. Jego nazwisko pochodzi od słowa raptus. To ktoś gwałtowny, porywczy, łatwo wybuchający gniewem. Bohater jest impulsywny i bywa nieokrzesany, ale sprawia wrażenie człowieka bardzo szczerego i prostolinijnego. Jest cześnikiem ziemskim. W dawnej Polsce cześnik dbał o piwnicę z alkoholami. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Cześnik wypowiada te słowa, gdy dowiaduje się, że podstolina nie jest bogata, a jej majątek należy do Klary. Hej, serwacy, daj gwintówkę, niechaj stracą tę makówkę. Cześnik grozi rejentowi gwintówką, gdy ten namawia murarzy do naprawy muru. Niech cię czarci chwycą z tą pustą mózgownicą, mocią panie, cymbał pisze, pisz de novo, powiadam. Mózgu we łbie za 3 grosze. Cześnik mówi to podczas pisania listu przez Dyndalskiego, który pisze słowo w słowo, co ten mu powie. I ja z nim w zgodzie, mocią panie, wprzód słońce w miejscu stanie. Wprzód w morzu wyschnie woda, nim tu u nas będzie zgoda. Tak Maciej odpowiada Wacławowi, który udaje komisarza. Hej perełka, wać mi jutro nie zaglądaj do blaszanki, bo bym waści przypiekł grzanki. Jutro sztukę pokaż światu, nie żałować mocią panie cynamonu i muszkatu i wszelkiego aromatu. Aby było jak należy, masz do ryby szafran świeży i bakali po dostatku. Niechże będzie dobrze, bratku. Cześcik mówi do perełki, że wszystko ma być dopięte na ostatni guzik, bo inaczej przypiecze mu stopy. Mur naprawia, mur graniczny, 3 murarzy, on rozkazał. On się waży, mur graniczny, 3 na murze. 3 wybiję, a mur zburzę. Zburzę, zniszczę aż do ziemi. Maciej mówi to, gdy murarze rejenta naprawiają mur bez jego zgody. Rejent Milczek, urzędnik sądowy. Bohater pierwszoplanowy, ojciec Wacława, sąsiad Cześnika. Mieszka w drugiej połowie zamku. Milczek to postać niesympatyczna, chciwiec i hipokryta. Jego nazwisko wskazywałoby na to, że jest człowiekiem spokojnym i łagodnym. W rzeczywistości to intrygant. Także religijność rejanta jest równie pozorną, jak i całe jego postępowanie. W dawnej Polsce rejent pracowałby jako urzędnik sądownictwa. Czapkę sprzedam, pas zastawię, a Cześnika stąd wykurzę. Będzie potem o tej sprawie na Wołowej pisał skórze. Rejent zdobywa fałszywe zeznania na Cześnika od murarzy, wcześniej im oferując zapłatę. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ulubione powiedzonko rejenta. Klara Raptuśkiewiczówna, bohaterka drugoplanowa, bratanica Cześnika, zakochana w Wacławie, adorowana przez Papkina. Młoda panienka posiada znaczny majątek, którym czasowo zarządza podstolina. Do niej należy połowa zamku. Nie tak srogie me żądanie, klejnot rycerskiego stanu pastwą ognia nie dostanie. Lecz powtarzam waśmość panu, posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości żądam próby. Klara pozornie zgadza się na oświadczyny Papkina, stawia jednak 3 warunki, których Papkin nie spełni. Wacław Milczek. Bohater drugoplanowy, syn rejenta. W czasie studiów w Warszawie, udając księcia Radosława, zdołał rozkochać w sobie podstolinę, potem jednak zakochany wzajemnością w Klarze. Dobrze wychowany, prostolinijny, pełen zapału. Józef Papkin. Bohater drugoplanowy, zubożały szlachcic, rezydent, mieszkający na dworze bogatych szlachciców. Pozbawiony bliskiej rodziny. Samochwała, tchórz. Uzależniony od kaprysów Cześnika. Cały jego majątek stanowi szabla o nazwie Artemiza, kolekcja motyli i gitara. Pieniądze przehulał i przegrał w karty. Przedstawia się jednak zupełnie inaczej, jako odważny światowy rycerz, kochany przez kobiety. Nazywa siebie Lwem Północy. Ma nazwisko pochodzące od papka. W staropolszczyźnie resztki jedzenia po czyimś posiłku. Ach, co każesz, wszystko zrobię. Byłbym zaraz dopadł konia, bo mnie zjeździec doskonały. Niechaj będzie wzięty z błonia, dzik to dziki, lew to śmiały. W moim ręku jak owieczka, bo mnie zjeździec doskonały. Papkin zapewnia po przybyciu do zamku, że zrobi wszystko, co każe mu Cześnik. Tam do licha ona zerka, ona wzdycha. Czy nie myli się w osobie? Może we mnie dałżem sobie. A to plaga, boska kara, do mnie młoda, do mnie stara. Papkin w tej scenie wmówił sobie, że podstolina i Klara są w nim zakochane. Jemu oddam podstolinę, malowidło nieco stare, sobie wezmę śliczną Klarę.
Papkin mówi to, gdy Cześnik wysyła go jako swata do Podstoliny, natomiast on myśli, że ożeni się z Klarą. Podstolina Hanna Czepiersińska. Bohaterka drugoplanowa, krewna Klary. Złożała wdowa po trzecim mężu, używa nazwiska trzeciego męża Podstolego, z którą planuje małżeństwo Cześnik. Sama pragnie po raz czwarty wyjść za mąż, z satysfakcją przyjmuje oświadczyny Cześnika, ale również chętnie zgadza się zmienić plany i wyjść za Wacława. Uwodzicielska, egoistyczna, dość prymitywna, sprytna, ale nielojalna wobec najbliższych. Dyndalski, stary służący Cześnika. Nie posiada lotnego umysłu. Perełka, kucharz Cześnika.